Cześć, witam Was serdecznie na naszym kolejnym treningu Aikido. Dzisiaj gościem specjalnym jest mój nauczyciel, Shihan Dariusz Ziemba, szósty dan Aikikai, który poprowadzi dla nas elementy treningu z Jo. Będziemy spotykać się przez kilka następnych odcinków. Mam nadzieję, że te filmy będą dla Was przydatne pod kątem indywidualnego treningu, kiedy jeszcze nie możemy spotykać się w dojo. Dzień dobry. Jak ćwiczyć w warunkach, w których nie możemy spotkać się w dojo? Bardzo ważnym treningiem jest trening indywidualny lub też z najbliższą osobą, która może mieć chociaż niewielkie pojęcie na temat używania boken lub jo. Proszę pamiętać o tym, że każdy trening, każda sztuka walki to znajomość praw fizyki i anatomii. Tak więc nawet trening indywidualny, w których ćwiczymy na przykład suburi, czy będzie to suburi z jo, czy będzie to suburi z boken, są to zajęcia, które rozwijają u nas odpowiednie predyspozycje ruchowe. Pamięć mięśniowa, koordynacja ruchowa. To są dwie bardzo ważne cechy, które później wpływają na trening z partnerem, na to, co możemy przenieść na trening na macie. Jeżeli możemy ćwiczyć z partnerem, bardzo dobrze jest ćwiczyć w sposób powolny, skupić się na poszczególnych elementach techniki, szczególnie jeżeli naszym partnerem jest osoba, która nie ma wielkiego pojęcia na temat Aikido. Wtedy ona sama może poznać pewne ruchy, a my mamy osobę, dzięki której możemy ćwiczyć m.in. pracę z dystansem, jak również odpowiednią synchronizację naszych ruchów. Aj, to jest podstawa, czyli harmonia, koordynacja. Każdy nasz ruch, każda nasza technika musi być odpowiedzią na to, co robi druga osoba. I dzięki temu, że możemy mieć kogoś obok siebie, możemy rozwijać nasze zdolności. Kata. To indywidualny trening, który możemy wykonywać z jo, czy też możemy wykonywać z boken. Czy ma on istotny wpływ na nasz rozwój? Mamy dwa rodzaje kata i od tego musimy tutaj zacząć. Pierwsze kata to ściśle ustalone ruchy. 1, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. Każdej, można powiedzieć, cyfrze przypisany jest konkretny ruch, konkretna technika. Drugi rodzaj kata to samoistne, spontaniczne łączenie poszczególnych technik i wykonywanie dowolnej ilości ruchów. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie treningu jesteście. Osoby początkujące, średnio zaawansowane. Tutaj wskazany jest trening konkretnego kata, czyli z ustalonych technik, ustalonych ruchów. Tak, aby nie mylić pewnych sekwencji, natomiast uczyć się zarówno poszczególnych technik, jak również nabywać umiejętności przechodzenia z jednej techniki w drugą. Tego właśnie ma uczyć kata. Jeżeli jesteście osobami zaawansowanymi, tutaj należy przejść do treningu, w którym kata jest bardziej spontaniczne, w którym nie myślimy, a cały czas działamy, poruszamy się. Tak, abyście stawali się jednością, aby ciało i umysł stanowiły jedność.